Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi posiłek, zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni? Piotr odparł: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wtedy powiedział do niego: Paś moje baranki. Zapytał go powtórnie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odrzekł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: Paś moje owce. I zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał, czy kochasz mnie. I odpowiedział mu: Panie, Ty wiesz o wszystkim, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus rzekł do niego: Paś moje owce. Uroczyście zapewniam Cię, kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do niego: Pójdź za mną. Niezwykłe spotkanie Pana Jezusa z uczniami, niezwykła rozmowa, dialog Pana Jezusa z Piotrem. Dlaczego niezwykłe? Dlatego, że Pan Jezus w tym fragmencie Ewangelii spotyka się ze swoimi uczniami w tym samym miejscu, w którym się wszystko zaczynało, to znaczy zaczynała się relacja Piotra, Andrzeja i zapewne jeszcze wielu innych uczniów z Panem Jezusem. To tam właśnie Pan Jezus powołał Piotra. To był raczej na pewno dokładnie ten sam brzeg, to samo miejsce, tam gdzie Piotr zwykle łowił ryby, zanim Pan Jezus go powołał. I niezwykła jest też ta rozmowa, ten dialog Pana Jezusa z Piotrem, ponieważ Pan Jezus pyta go o miłość. Pyta, czy Piotr go kocha. Jakaż to musiała być głęboka relacja między nimi, skoro Pan Jezus o to pyta. To nie jest takie powszechne, że ludzie się pytają, czy mnie kochasz. Jezus o to pyta Piotra i myślę, że możemy śmiało wyobrazić sobie dzisiaj, że Pan Jezus pyta też każdego z nas. Nie przepytuje, tylko pyta. On nie chce usłyszeć jakiejś pięknej deklaracji, tylko chce, żebyśmy też sami zadali sobie to pytanie. Czy my kochamy, czy kochamy Jego? Ale przyjrzyjmy się też bliżej tej rozmowie, temu dialogowi Pana Jezusa z Piotrem. Dlaczego Pan Jezus pyta trzy razy? Różne są tego wytłumaczenia. Ja bym chciał dzisiaj zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus, pytając Piotra o miłość za pierwszym i za drugim razem, używa greckiego słowa agapao, co oznacza miłość taką boską, nadprzyrodzoną. Zresztą to określenie miłości pojawia się dopiero w chrześcijaństwie. Taka niezwykła miłość, jakiej świat nie widział. Agapao. Czy mnie miłujesz? Tak to jest przetłumaczone najczęściej na język polski. Natomiast Piotr odpowiada
Fileo. Tak, Panie, Fileo, co jest przetłumaczone, kocham Cię. Fileo oznacza miłość braterską, przyjacielską, tak czy owak ludzką. Piotr odpowiada, tak, Panie, ja Cię kocham, ale to nie jest ta miłość jeszcze nadprzyrodzona, boska, jakiej świat nie widział. To jest szczera miłość, ale po prostu ludzka. I za każdym razem Piotr w ten sposób odpowiada. Za trzecim razem Pan Jezus już zapytał Piotra właśnie o tę miłość, fileo. Pewnie dlatego Piotr się zasmucił. Nie dlatego, że po raz trzeci Pan Jezus zapytał go o miłość, ale raczej chyba dlatego się zasmucił, bo kiedy Pan Jezus pytał go o miłość za trzecim razem, to zapytał go o miłość ludzką. I dlatego Piotr odpowiedział, odpowiadając po raz trzeci na to pytanie o miłość, odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty znasz moje serce. Ty wiesz, że moja miłość nie jest miłością taką, jaką Ty kochasz mnie. Ty mnie kochasz miłością, jakiej świat nie widział. Ja Cię kocham po ludzku. Jeszcze nie potrafię kochać taką miłością, jakiej świat nie widział. I kiedy przysłuchujemy się tym słowom, kiedy zauważamy ten szczegół tego dialogu Pana Jezusa z Piotrem, to nasuwa się takie pytanie: dlaczego Pan Jezus pyta Piotra o tę boską miłość? Czyżby nie znał go dobrze? Czyżby już nie pamiętał, że jeszcze nie tak dawno Piotr się go wyparł? Myślę, że nie. Myślę, że Pan Jezus, pytając Piotra o to, czy on kocha go taką nieskończoną miłością, doskonałą, boską, chce mu przez to powiedzieć, że on jest do takiej miłości właśnie powołany, że kiedyś taką miłością będzie kochał. Myślę, że Piotr nieraz w swoim życiu, jeśli nie do tego momentu, o którym mówi ta dzisiejsza Ewangelia, to później na pewno, później kiedyś w swoim życiu wiele razy udowadniał, że kocha Jezusa właśnie taką miłością. A już najbardziej chyba udowodnił to wtedy, kiedy oddawał życie za wiarę. Wszyscy pamiętamy, że Piotr, kiedy miał być ukrzyżowany za wiarę w Jezusa, poprosił, żeby nie krzyżowano go tak samo jak Pana Jezusa, ale głową w dół, ponieważ uzasadnił to, nie jest on godzien tak samo umierać jak jego mistrz. Jakaż pokora, ale też miłość. Że też on jeszcze o czymś takim, o takim szczególe pomyślał, kiedy przygotowywany był do ukrzyżowania. Jakaż to musiała być niesamowita jego miłość do Pana Jezusa. Przynajmniej ten moment, myślę, był momentem w życiu świętego Piotra, w którym on kochał Jezusa miłością boską, agapao. Pewnie gdyby wtedy Pan Jezus go zapytał o miłość, to on dalej by się upierał, że kocha miłością ludzką, fileo. Ale trudno się oprzeć wrażeniu, że wtedy
już ta jego miłość była boska. Tak czy owak jesteśmy powołani do kochania tak jak Pan Jezus, tak jak Bóg. Nie bójmy się tego pragnąć, o tym marzyć, do tego dążyć, ale pamiętajmy, że dojrzewanie do takiej miłości może się dokonać tylko mocą pochodzącą z nieba, mocą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może nas uzdolnić do tej boskiej, niesamowitej miłości, jaką Jezus kocha nas. Do tej miłości agape. Pragnijmy tak kochać. Bóg widzi to pragnienie, Jezus je widzi. I widząc je, nie będzie nam szczędził Ducha Świętego. Na pewno będzie nas wspierał, ale ważne, żebyśmy nie zniechęcali się, nie załamywali, żebyśmy nawet jeśli zdradzimy Pana Jezusa, wyprzemy się Go, to żebyśmy najpóźniej te niecałe 40 dni po tym wydarzeniu, żebyśmy potrafili powiedzieć Panu Jezusowi, a jednak Cię kocham. Może nie doskonałą miłością, ale kocham szczerze.